Zauważyłem, kochani, że kiedy ktoś po raz pierwszy przychodzi do naszych kościołów, do naszych społeczności, to to, co zawsze najbardziej wpada do serca, to wcale nie piękne kazania, ale czas pieśni, czas, który nazywamy uwielbieniem. Zgadzacie się z tym, że to jest taki wyjątkowy czas. Bóg naprawdę jest cudowny, On dał człowiekowi taką zdolność też muzyczną, że możemy pewne rzeczy wyrażać, też śpiewając. Moi kochani, tak jak powiedziałem poprzednią godzinę, chciałbym, żebyśmy ten czas, który jest przed nami, zakończyli taką szczególną modlitwą, którą zaniesiemy o siebie nawzajem, aby tych, którzy potrzebują przeżyć, doświadczyć, spotkać się z Panem Jezusem, aby mogli to uczynić. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze wrócę do mojego świadectwa, dlatego że te wydarzenia, o których wam mówiłem, to jest 1982 rok. I tak jak tutaj mój bliźniak brat powiedział, że jesteśmy z tego samego rocznika, nawet możliwe miesiąca, jesień 82 roku, gdzie spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem, gdzie mogliśmy oddać Mu swoje życie. Wyznać go Panem i osobistym zbawicielem naszego życia. Pamiętam 15 lat później, był to 97 rok. Przebywałem wtedy po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Miałem taki dziewięciotygodniowy wyjazd odwiedzając polonijne kościoły. Usługiwałem nie tylko w Poloninach, ale w innych kościołach. I pamiętam w jakimś momencie zadzwonił telefon moja żona. Zadzwoniła, rozmawialiśmy i ona powiedziała, że jeden z pastorów, pastor w Lublinie, pyta się, czy w tym i w tym czasie jestem na miejscu w Polsce, dlatego że chciałby zaprosić mnie na konferencję dotyczącą uzależnień. Ja już wtedy wiele razy uczestniczyłem na dniach skupienia, usługiwałem tutaj Bożym Słowem. Moje pierwsze dni skupienia, w których uczestniczyłem, to był rok bodajże 1986 albo 87. Wtedy jeszcze, jeszcze prowadził były takie osoby jak brat Janek Dytko, już wiele lat temu odszedł do, do, do wieczności. Pamiętam, mieliśmy taką bliską przyjaźń i uczestniczyłem już jako nawrócony człowiek, ale na takich dniach skupienia. Wtedy też mogłem widzieć właśnie to doświadczanie takiej mocy, gdzie ludzie, o których się modliliśmy, nie byli w stanie stać na nogach, bo tam moc. Boża ich, ich powalała. Ale wtedy, w 1997 roku, kiedy moja żona zadała mi to pytanie, ja spojrzałem do mojego kalendarza i mówię: O tak, okej, okay, jestem w tym czasie, więc mogę jechać do Lublina i w Lublinie w tej konferencji brać udział, będąc przekonanym, że jest to jakaś konferencja chrześcijańska albo spotkanie podobne do tego, które tutaj mamy. Kiedy wróciłem do domu, kiedy poszedłem do mojego biura, tam miałem zaległą korespondencję i nagle Zwróciłem uwagę, o, jest zaproszenie. Byłem troszeczkę zaskoczony, bo okazało się, że to wcale nie była chrześcijańska konferencja. To była naukowa konferencja polsko-niemiecka. Tematem konferencji były biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień. Kiedy odwróciłem kartkę, zobaczyłem, że wykładowcami tej konferencji są ludzie nauki. Ksiądz profesor Popielski z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Koziura, który odpowiada w Kościele Katolickim w Episkopacie Polski za ten cały wtedy, za, za ruch trzeźwościowy. Doktor Melibruda, który w tamtym czasie był pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Nazwiska, których nie znałem, ale przed każdym nazwiskiem przynajmniej był profesor albo doktor habilitowany. Jedyne nazwisko, przed którym nie było nic, to, był, to było moje nazwisko i imię. I byłem bardzo zakłopotany tym. Dlatego że raz ja nie jestem naukowcem, jestem prostym kaznodzieją. I się przestraszyłem. Odbiorcami tej konferencji byli ordynatorzy oddziałów odwykowych, kierownicy poradni zdrowia trzeźwości. To była ogólnopolska konferencja, a więc było bardzo duże grono ludzi. Więc Martwiłem się i pomyślałem sobie, co ja mam powiedzieć. Jak ja mam powiedzieć? Zacząłem główkować i przygotowywać się do tego, i zrozumiałem jedną rzecz. Nie powinienem robić siebie kogoś, kim nie jestem. Wtedy jeszcze bardziej się przestraszyłem. I to był taki czas, że więcej byłem na kolanach niż na stopach. W sumie z chaosem w głowie i z jakąś pustką pojechałem do tego Lublina. Całą noc nie przespałem. Kiedy poszliśmy na to spotkanie, aula zapełniona z zacnymi ludźmi, więc osoba prowadząca przedstawi, a teraz poproszę księdza profesora, doktora habilitowanego tam z uczelni i tak dalej o, o, o zabranie głosu, następna osoba. I widziałem, że kiedy dochodzi do mnie, to ma problem, jak mnie przedstawić. Więc cieszymy się, że pośród nas jest wielebny pastor Marek Tomczyński. Wtedy też byłem chyba dyrektorem misji. Nowa Nadzieja te, te, tego działania ogólnopolskiego. Oczywiście też dyrektorem ośrodka dla osób uzależnionych w Janowicach. I kiedy wyszedłem, tak ściskałem. Biblię. I jeszcze wchodząc za, za tę mównicę, mówię, Boże, pomóż. I wiecie, i zacząłem mówić tak jak w pierwszej godzinie do Was. Jako, że moim tematem były duchowe aspekty uzależnień, więc powiedziałem, że oprę to o moje osobiste świadectwo. I pokazałem ten element tam niskiego poczucia wartości, braku Ojca, te, 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 te wszystkie elementy, aż do dnia, kiedy właśnie byłem w zakładzie pracy i nagle miałem potrzeby modlić się. Kiedy zacząłem mówić, że klęknąłem na kolana, zauważyłem, że już nikt nie śpi. Wiecie, ci ludzie byli bardzo zakłopotani. I wtedy powiedziałem, że zaprosiłem Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Przyjąłem go i wyznałem Panem i osobistym zbawicielem. I wtedy te oczy ich były jeszcze bardziej otwarte. I powiedziałem coś, co wydaje mi się, że było bardzo ważne. To, co wtedy się stało, nie odbyło się na płaszczyźnie mojego umysłu, ale w moim sercu. I wtedy większa część z tych ludzi też tak kiwała głowami. <grym> Ale to co było najważniejsze i do czego zmierzam. Na końcu powiedziałem to był 97 rok, a więc już 15 lat byłem człowiekiem wolny i powiedziałem tak. To, że dzisiaj po 15 latach od tego wydarzenia jestem w tym miejscu, w którym jestem, nie zawdzięczam tylko i wyłącznie temu jednorazowemu Doświadczeniu obecności Pana Jezusa Chrystusa w moim życiu. Musiałem w moje życie wprowadzić program, który doprowadził mnie do miejsca, w którym dzisiaj się znajduję. Ten program to ta księga. Pismo święte. I powiedziałem: Ja niczego więcej nie robię. Jak tylko to, co tu jest napisane i to działa. I na tym skończyłem mój wykład ku swojemu zdziwieniu z wielkim aplauzem ludzi. Ale co było ciekawe, pamiętam, jak jeden duchowny, bardzo zacny człowiek podszedł do mnie, chwycił mnie tak pod rękę i mówi: Kolego, podziwiam cię, że tak śmiało, bezpośrednio mówisz o Panu Bogu jako o osobie. Bo wiecie, tam na ogół, jeżeli ktoś miał mówić coś o duchowej stronie, to, to nie było słowa Bóg, tylko byt, niebyt. Ja sobie pomyślałem, a co by powiedział, gdyby... To, to bym do gastrologa wysłał. Bóg przecież jest kochanym ojcem. On jest kimś bardzo bliskim. Podszedł do mnie pewien, nie wiem czy on był dyrektorem, czy nawet właścicielem kliniki. Był to człowiek, który genetyką się zajmował. W Szczecinie jest filia klinika Jest w Berlinie, który powiedział tak, wiesz kiedy słucham tego, co mówisz, myślę o bliskiej mi osobie, która z punktu medycyny jest. Bez szans. I ja to wiem, i ta osoba to wiem. My już tutaj nie możemy nic zrobić, ta osoba umiera, i to już jest koniec. Ale kiedy zacząłeś mówić, wiesz co? Jakaś dziwna nadzieja w moim sercu powstała, i mam prośbę: czy mógłbyś się o tę osobę pomodlić? Powiedział to ktoś, dla którego to nie było łatwe, aby to powiedzieć. Naukowiec, człowiek, który, który zajmuje się yy, yy, biologią, który zajmuje się genetyką. I ja zdaję sobie sprawę, że to, co jest bardzo ważne, jeżeli chcesz prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie, nie wystarczy tylko doświadczyć i przeżyć Pana Boga. Wiecie, najsłabsi ludzie są ci, którzy żyją Bogiem od dni skupienia do dni skupienia. Wtedy to życie nie jest szczęśliwe i radosne. Ja wiem, że ten czas, który mamy tutaj, zakończymy jutro. Wyjedziemy stąd, wielu z Was będzie tak poruszonych, że powiecie, to jest. Mam nowe życie i to jest fakt. Ale teraz, żeby to nowe życie rozwijać, musisz posłużyć się tą księgą. Boże słowo. Posłuchajcie. Słowo Boże mówi o sobie tak: Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się w ziarno, a jedzącym chleb, to jest to błogosławieństwo. Zobaczcie, jeszcze raz. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już nie wraca, ale raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, to jest moje serce, twoje serce, czyni je urodzajną, tak, iż porasta roślinnością i daje się wcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, mówi Pan. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Drugi fragment to jest... Tak, takie, taka zachęta, którą apostoł Paweł kieruje do młodego Tymoteusza, który jest w służbie. I to bym przede wszystkim chciał Wam skierować do Was, którzy jesteście liderami, którzy też pomagacie innym, którzy przyjechaliście tutaj i, i zabraliście osoby ze sobą. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś wiedząc. Od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to, co jest ważne, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Pytanie, do czego pożyteczne? Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy? Do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest rola Bożego Słowa nie jednorazowej modlitwy, którą ktoś o ciebie zanosi. Prawda? Jest taki czas, kiedy zostajesz zaproszony do wspaniałego, zastawionego stołu, na którym jest wszystko. I jesz. Dosyta, popuszczasz pas, wstajesz z miejsca i mówisz: To już jest grzech, obżarłem się, czujesz się taki nasycony. Ale wierz mi, jeżeli przez najbliższe dwa dni nie zjesz, będziesz odczuwał głód. I będziesz tak samo głodny, gdybyś z tego stołu tylko zjadł trochę. Nie można najeść się na zapas. A więc możemy tu doświadczyć niesamowite chwile, ale one nie stworzą zapasu, który będzie długo trwał. On będzie przez jakiś czas trwał. Jeszcze dzień, dwa, trzy tydzień, a później już tylko będą wspomnienia. I będzie tak jak ktoś wczoraj w świadectwie powiedział, brat Heniek, pamiętacie, kiedy był dzieckiem i poszedł do spowiedzi, jak to przeżył, później już tego przeżycia nie mógł odnaleźć. Dlatego moi kochani, nie wiem czy, czy mamy do dyspozycji, ale przynajmniej chyba Nowe Testamenty są. Nie bierzcie tylko po to, żeby je mieć, ale zacznijcie je czytać. Zacznijcie poznawać Jezusa Chrystusa. Zacznijcie poznawać siebie. Jeżeli będziecie wiedzieć, kim jesteście, będziecie wiedzieć, co macie robić i jak macie robić. Oczywiście, kim jesteście w Jezusie Chrystusie. Dobrze, teraz przejdę do historii, która będzie taką zachętą do tego, żeby przyjść do Pana Boga. Może niektórzy z Was już tę historię znają, może słyszeli, ja, ja mam wrażenie, że dwa lata temu chyba ja też yy, yy, posłużyłem się yy, tą historią, ale ona jest bardzo wymowna i proszę, abyśmy ją, ją uważnie posłuchali i bez względu na to, czy jesteś na Dniach Skupienia po raz pierwszy. I nie miałeś nigdy kontaktu z Ewangelią, czy jesteś już liderem i od wielu lat idziesz za Panem, ta historia jest dla każdego z nas. Dlatego proszę, nie odnośmy tej historii do osoby, która jest obok Ciebie. Tę historię odnieść do swojego życia, nawet kiedy ja będę ją głosił, będę myślał o sobie, a nie o was. To jest bardzo ważne, żebyśmy bardziej wprowadzali słowo w życie swoje, a nie innych. My mamy nieraz taki dar zmieniania, ale innych. Nieraz słyszę, jak ktoś podchodzi do mnie i mówi tak. Och, jak dobrze, że o tym mówiłeś, dobrze, że był Kowalski. On potrzebował tego słowa. Ja mówię, szkoda, że zmarnowałeś czas. Bo ja wcale nie mówiłem do Kowalskiego, tylko do ciebie. A więc nie przyjmuj tego słowa dla kogoś, ale teraz pomyśl tylko i wyłącznie o sobie. Jest to historia pewnej kobiety. Wiecie, Boże, słowo pokazuje nam, że wiele rzeczy dokonywało się przez. Wiarę ludzi, którzy tę wiarę posiadając otrzymywali zmianę swojego życia. I wiele razy Pan Jezus używał takich słów: Idź, wiara Twoja cię na przykład uzdrowiła. Albo niech Ci się stanie według wiary Twojej. Miej wiarę, a będziesz oglądał. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy. I Pan Jezus wiele razy mówi o potrzebie wiary. Podstawą naszego życia chrześcijańskiego i relacji z Bogiem jest wiara. Ale Pan Jezus tylko dwie osoby wyróżnił, mówiąc, że posiadają wielką wiarę. To jest ciekawe. Pan Jezus do wielu ludzi mówił o wierze, ale tylko dwie osoby niesamowicie wyróżnił i powiedział, że posiadają wielką wiarę. Jedną osobą jest mężczyzna, drugą osobą jest kobieta. Ciekawą rzeczą jest to, że tym mężczyzną wcale nie jest apostoł Piotr, czy jeden z uczniów Pana Jezusa. Mało tego, to nawet nie jest Żyd, ale jest to pewien legionista rzymski, żołnierz. Namiętny człowiek. Pamiętacie, jeżeli czytacie Boże słowo, wy, którzy nie, to przypomnę, pewnego dnia ten legionista przyszedł do Pana Jezusa i powiedział tak: Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Pan Jezus mu odpowiedział: Przyjdę i uzdrowię go. I wtedy ten setnik powiedział takie słowa, które są bardzo znane. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I dalej mówi: Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie, ze swemu przyjdź, a przychodzi. Kiedy Pan Jezus usłyszał te słowa, odwrócił się do uczniów i powiedział tak, zaprawdę powiadam wam, że w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. To jest pierwsza osoba. Drugą osobą jest kobieta. Nie, Mar e, 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 Maria, matka Pana Jezusa, prawda? To nie jest Maria Magdalena nawet. Co więcej, tu już siostra powiedziała, kto to jest? To nawet nie jest Żydówka. To jest kobieta starofenicji. poganka. I tu proszę, przeczytajmy tę historię tej kobiety. Piętnasty rozdział Ewangelii Mateusza od 21 wersetu. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto. Wielka jest wiara Twoja. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Pytanie. Co ta kobieta takiego zrobiła, że Pan Jezus ją tak wyróżnił? Bo jak czytamy sobie tę historię, to wydaje nam się, no, no, no co? No, kobieta miała problem, tak jak wielu ludzi miało problem. No, przyszła do pana Jezusa, zaczęła go prosić, w końcu pan Jezus ją wysłuchał, powiedział, że, że uzdrowi jej dziecko, ale jednocześnie mówi, że wielka jest wiara twoja. Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem tę historię, może nie pierwszy raz, jak pierwszy raz zwróciłem uwagę na ten werset. Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Pomyślałem sobie, jak pięknie by było, gdyby Pan Jezus mógł takie świadectwo powiedzieć o mnie. Wiecie, ja, ja zawsze chcę tego co najlepsze. Nie wiem, czy to jest grzech, czy nie. Prawda? Pamiętaj, jeżeli chcesz iść do przodu. To nigdy nie naśladuj tego, który jest za Tobą. Ale który jest przed Tobą. Prawda? Jeżeli chcesz czegoś się nauczyć, to ucz się od tego, który jest dalej niż ty jesteś. Kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, ja nie potrafiłem po Polsku dobrze mówić. co jak się bujał na ulicy, no to tyle słów. Gdzie, gdzie ta przestrzeń była bardzo, bardzo ograniczona. Ja po prostu musiałem nauczyć się języka polskiego. Miałem wspaniałych nauczycieli. Nauczycieli, którzy byli daleko przede mną, jeżeli chodzi o język polski i dzięki temu ja od nich mogłem wiele rzeczy się nauczyć. Na pewno bym się nie nauczył bardziej polskiego od tych, którzy po polsku gorzej mówili niż ja. Rozumiecie? A więc niech zawsze motywacją będą dla Was ludzie, którzy są przed Wami, a nie za Wami. Bo ci za Wami będą Wam dawać poczucie bezpieczeństwa, typu, nie jestem taki zły. Ten jest gorszy niż ja. Ale jeżeli chcesz wzrastać, stawiaj sobie osoby, które są przed Tobą. Ja wiem, że możemy być tu bardzo duchowi i powiedzieć, dla nas wzorem jest Pan Jezus. Tak, tylko że on jest takim wzorem, że nie wiadomo, jakbyśmy żyli, i tak do niego nie dorównamy. Możemy tylko życzeniowo śpiewać. Chcę być jak Jezus. Tak, chcę. Cały czas chcę. Wiecie, po 30 latach tak samo chcę jak wtedy na początku. A więc jest to, jest to, jest to bardzo ważne. Czego mogę nauczyć się od tej kobiety? Co ona takiego zrobiła, żeby Pan Bóg mógł do mnie powiedzieć, Marku, wielka jest wiara Twoja? Wiecie, zawsze wiara kojarzyła mi się z sukcesami życia. Wiara jest to chodzenie po wodzie. Wiara jest to oglądanie uzdrowionych ludzi albo doświadczenie osobistego uzdrowienia. Wiara to zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych, które mam. Wiara czyni, że wszystko jest takie łatwe. Nie ma nic bardziej mylnego. Ta kobieta, za chwilę prześledzimy jej życie, jest świadectwem wielkiej wiary, a tą wielką wiarą wcale nie jest sukces, ale ta wielka wiara wypływa z wytrwałości w przeciwnościach i doświadczeniach. Chciałbym, moi kochani, żebyśmy teraz prześledzili tę historię. Ale proszę, nie, nie myślmy o tym, co stało się później, bo ja zauważyłem, że Biblię się nam łatwo czyta. Czytamy na przykład coś, i o, takie łatwe. Tutaj, na przykład, yy, bodajże to był Izaak. Chyba tak. Izaak poślubił kobietę, która była niepłodna, i jest taki werset. Ale Izaak modlił się do Pana i Pan wysłuchał modlitwy i żona jego, Rebeka, poczęła i urodziła syna. Synów. Prawda? I kiedy tak czytam, to jest takie łatwe. Tak. Oto gościu wchodzi w związek małżeński, chce mieć dziecko, nie mogą mieć, modli się do Pana Boga i już jest. To jest wiara. Tylko prędzej jest napisane, że kiedy Izaak Poślubił swoją żonę, miał lat 40, a kiedy urodził mu się syn, miał lat 60. Widzicie, widzicie, nagle przestrzeń tego wersetu: I modlił się do Pana, i Pan go wysłuchał, i urodziło się dziecko. 40, 60. Ile to trwało? 20 lat, a ja to czytam na jednym oddechu. Więc wiele jest takich miejsc w Biblii, które czytamy i wydaje nam się, że to wszystko jest takie łatwe. Dlaczego? Bo czytamy to w krótkim czasie i nagle wow, nie ma. Tylko nie widzimy tego czasu, gdzie ta modlitwa trwała. Dlatego, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze raz spojrzeli na tę kobietę, ale nie myślmy o tym, co będzie, stanie się później, ale spróbujmy obserwować to wydarzenie tak, jakbyśmy nie znali zakończenia, tak jakby to było dzisiaj. Te, e, 21 werset. I wyszedłszy z tamtych stron, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. 22. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną i tak dalej. Zanim ta kobieta. Poszła do Pana Jezusa, to ona przez wiele lat była w swoim domu. Nie wiemy, czy miała męża, czy nie, ale na pewno miała córkę, która miała problem, której ani matka, ani lekarze, ani nikt z ludzi nie był w stanie jej pomóc. Ta dziewczynka była opętana. Dzisiaj być może w zakładzie psychiatrycznym. Ona by była w miarę bezpieczna, dlatego że są już takie środki, że można było zahamować cały układ nerwowy. Chociaż, kiedy rozmawiam z psychiatrami, którzy są nawróceni, oni mi pokazują ciekawą rzecz, że osoby, które są opętane, w odróżnieniu do osób, które są psychicznie chore, bo nie każda psychiczna choroba jest opętaniem, i nie każde opętanie jest chorobą psychiczną, to bardzo często te leki na te osoby nie działają. A więc mimo że dostają silne leki, są w dalej taki sam sposób pobudzone, jak gdyby w ogóle tych leków nie było, jakby te leki nie działały. Dlatego że demon na niego te leki po prostu nie działają, a to jest tylko ciało, które ten diabeł którym się posługuje. Więc ta kobieta ma córkę, która jest okrutnie dręczona przez demona. Czytamy Okrutnie. Co to znaczy? Być może to dziecko, kiedy wpada w jakiś szał, rozbija się o ściany, jest pokaleczone, potłuczone, a matka cierpi, potrzebuje pomocy. Ona jest poganką. Poganie zawsze modlili się do wielu bogów, a więc na pewno do niejednego Boga ta kobieta modliła się o pomoc. Być może słyszała o Bogu Izraela i do Niego wołała, ale niewiele to zmieniało. Córka była dalej okrutnie dręczona przez demona. Pierwsze pytanie: Skąd ona wiedziała, że Pan Jezus może jej pomóc? Piękna odpowiedź. Ktoś musiał jej powiedzieć. I teraz taka parafraza. Może była na dniach skupienia. Posłuchajcie, 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 do czego zmierzam, bo chodzi o to, żebyśmy sobie tak nie oddalali tej sytuacji. Była na dniach skupienia i ktoś opowiadał o Panu Jezusie. Posłuchajcie, czy zgadzacie się z takim sposobem głoszenia Ewangelii? Na przykład, to jest niewiasta, która jest opisana w Biblii, a ja jestem tym, który opowiada Ewangelię. Czy, czy dobrze mógłbym mówić, gdybym powiedział tak, posłuchaj, ale jest dla Twojego życia i dla Twojej córki jest szansa, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo jest ktoś, kto może zmienić to. Amen. O tak reagujcie. To, to, jest, to jest dobre. Pan Jezus kocha twoją córkę i ciebie. Pan Jezus, kiedy, kiedy przyjdziesz do Niego, to On Ciebie przyjmie. On nikogo nie odrzuci. On każdą osobę kocha. I każdy, kto do niego przyjdzie, nie zostanie odrzucony, ale otrzyma pomoc. Tylko musisz się z nim spotkać. Wow, wiecie, ja jestem podekscytowany. Myślę, że co wprowadzam w serce tej kobiety wielką nadzieję? Jest ktoś, kto może pomóc mojej córce. Jest ktoś, kto może zmienić jej życie. Jest Pan Jezus. Może ona dużo więcej historii słyszała od tego człowieka. Może on jej opowiedział, jak Pan Jezus się urodził, jak na, przyszedł nad Jordan, został ochrzczony przez Jana, jak Duch Święty stąpił na nim, jak odezwał się głos z nieba, ten jest syn mój umiłowany, jak był na pustyni kuszony, jak później przyszedł, powołał uczniów, apostołów, ich też wysłał na żniwo, po dwóch, dał im moc, taką, jaką sam posiadał siadał i oni głosili Ewangelię. Ona może to wszystko słyszała, ale te wszystkie informacje nie zmieniały sytuacji, którą miała. Nie masz wrażenia, że masz wielki problem i o Panu Bogu słuchasz, 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 a problem i tak się nie rozwiązuje. Tak. I to jest normalne. Sama informacja o Panu Bogu nie rozwiązuje żadnego problemu w Twoim życiu. I ta kobieta może była w pewnym momencie już zdeterminowana i mówi tak: posłuchaj, przyjacielu, ty mi tyle mówisz o panu Jezusie. Mówisz, że on taki jest dobry, taki fantastyczny, ale ciągle problem jest nierozwiązany. Co ja jeszcze muszę zrobić? I wtedy jemu się przypomniało: no tak, ty musisz spotkać się z Jezusem, bo kto szuka ten. Znajduję, szukaj pana Jezusa. I tu właśnie jest ten moment. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wreszcie znalazła. Ona już z daleka, mając w sercu te wszystkie piękne informacje: On siebie kocha, on nikogo nie odrzuca, on każdego przyjmie, on pomoże. Wow, ona już z daleka! Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. I czego ona oczekuje? Że Pan Jezus jej pozytywnie odpowie. A co mówi następny werset, 23? On zaś? To nie tak miało być. To nie tak miało być. Przecież mówili, i wszyscy się z tym zgodzili, że kiedy poprosisz Pana Jezusa, to On Ci odpowie, bo On, On, On wszystkim odpowiada. No, i nagle zderzyła się z bardzo smutną rzeczywistością. Nie wyprzedzajmy czasu, pamiętajmy, jesteśmy z nią w tym momencie. Nie wiemy, co się stanie później. Czy nieraz nie masz takiego wrażenia, Modliście się do Pana Boga i nie ma wcale odpowiedzi? Mało tego, modliście się do Pana Boga i nie tylko nie ma odpowiedzi, ale jeszcze jest gorzej niż było wcześniej. Jak dużo z Was kiwa głową, twierdząco. To kazanie głoszę na każdym kontynencie, właśnie plus Antarktydy byłem na każdym kontynencie, gdzie głosiłem Boże słowo, to kazanie, i wszędzie tak samo kiwają głową w tym momencie. Modli się, a nie tylko, że nie ma poprawy, to jeszcze jest gorzej. I nieraz sobie myślisz, lepiej się przestanę modlić, niż już będzie tak, jak jest. Nieraz tak jest. Zobaczcie, ona z tym się zderza. Ktoś jej opowiedział tyle fantastycznych słów, że Pan Jezus może takiej pomóc, i ona już z daleka krzyczy, a w odpowiedzi co ma? On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Ale wiecie co jest wielką wiarą? Wielką wiarą jest to, że ona się nie zniechęciła z powodu tego, że nie otrzymała odpowiedzi. Więc co ona robi? Ona biegnie do swoich uczniów, do jego uczniów. Ona też słyszała, że apostołowie święci, żeby tylko jednego z tych dwunastu unikać. Ale tak to wszyscy w porządku są. I, i, i wiecie, ma, ma, ma informacje, że, że apostołowie oni też mają moc, też uzdrawiają. Więc ona biega za nimi, krzyczy. Ona jest tak natrętna, że zobaczcie, co się dzieje. I przystąpiwszy uczniowie Jego, prosili Go, mówiąc, panie pomóż jej? Ale wstawiennictwo. Zobaczcie, co się dzieje. Uczniowie mówią: Panie, odpraw ją, gdyż woła za nami. Jest takie powiedzenie: jak się wali, to się wszystko wali. Czy to tak miało być? Czy ktoś się na to przygotował? Przecież powiedziano, że wszystko będzie dobrze, że wystarczy przyjść, wystarczy zawołać, poprosić, on nikogo nie odrzuca, wszystkich przyjmuje, a tu co się dzieje? On milczy, a oni mówią, odprawią. I w naszym życiu chrześcijańskim też tak się dzieje. Jeżeli zrozumiesz, to będzie ci o wiele łatwiej przejść przez najciemniejszą dolinę, w której się znajdziesz. Słowo mówi, choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dolina to doświadczenia, a w doświadczeniach czujesz, że jesteś bardzo osamotniony, że nie ma nikogo. Że nawet Pan Bóg Ciebie opuścił. Nie bójmy się. Ja wiem, że w Kościele chcemy być tacy, alleluja, na zasadzie wszystko jest OK. Wystarczy, że zawołasz. I później jest rozczarowanie. Zawołałem do Pana i cisza. I nic. Błagam, błagam jego uczniów, a oni mówią, odpraw ją, gdyż woła za nami. Ale co jest wielką wiarą tej kobiety? Ona się nie zniechęciła. Wiecie, ilu ludzi w takim momencie się zniechęca? I mówi, to nie działa, ale nie ona. Ona dalej czekała na odpowiedź. Może pomyślała w swoim sercu, dopóki sam pan Jezus nie odpowie, ja stąd się nie ruszę. I pan Jezus jej odpowiedział. Posłuchajcie, jak brzmi odpowiedź. 24 werset. A on odpowiadając rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, a ona była poganką. Ona była poganką. Wiecie, co to znaczy? Nie dla psa kiełbasa. To nie jest dla ciebie. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Wiecie, co w tym momencie następuje? W tym momencie mówimy tak, to już koniec. Co jeszcze ona może zrobić? Posłuchajcie, chciałbym, żebyśmy teraz tak zaczęli, nie tylko sobie myśleć yy, takim wyobrażeniem, typu, i wszystko będzie dobrze, i żyli długo i szczęśliwie. Spójrzmy na historię, która czegoś chce nas nauczyć. Masz potrzebę, jesteś uzależniony, rodzina rozwalona, gdzie szukać pomocy? Przychodzisz do pana Jezusa, wołasz o pomoc, i co? I nic się nie zmienia. Przez 20 lat prowadziliśmy z żoną ośrodek, który założyliśmy w Janowicach Wielkich. Nieraz rezydenci naszego ośrodka podchodzili do mnie i mówią: Pastorze, wyjeżdżam, bo to nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Bo ja tu jestem i wołam, żeby Pan nie tylko moje życie zmienił, ale żeby zmienił moje małżeństwo i błagam o moją żonę. I co dostałem? Dostałem wezwanie na sprawę rozwodową. To wszystko nie działa. Tak. Ja wiem, że teraz chwytam was za nogi i tak trochę ściągam na dół. Chodzi o to, żeby nie żyć w jakiejś iluzji, że przychodzą momenty bardzo trudne, i tutaj nie jest tak, że i wystarczy, że się pomodlisz. Nieraz wystarczy, ale często nie wystarczy. I zobaczcie. Oto ta kobieta otrzymuje kolejny strzał. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. To już koniec. A mówili mi, że wystarczy przyjść, wystarczy ładnie poprosić, a on każdego przyjmie, tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. A więc jak to się ma do tych pięknych słów, które słyszałam? Pamiętamy, nie wiemy co dalej się stało. Jesteśmy z kobietą w tym miejscu. Z mojego doświadczenia zauważyłem, że jednym z naszych największych przeciwników, a może największym przeciwnikiem jest upływający czas, i brak zmiany sytuacji, w której się znajdujemy, mimo że się modlimy i wołamy do Pana Boga. Przykład. Alicja, starsza kobieta w naszym kościele, przychodzi pewnego dnia do mnie do biura, zapłakana, ma jakieś dokumenty, nie może praktycznie mówić. Ja mówię: Alu, co jest? Mam raka. Aż zmroziło mnie to. Co? Zaniedbałam. Zaniedbałam na płucach. Nie wiem co z tego będzie. Błagam, módl się. Błagam, niech Kościół się modli. Biorę ją, idziemy do Kościoła. Mówię do całego zgromadzenia. Kochani. Ale przyniosła mi dokumenty. Ma raka. Szmer po sali. Ale przecież wierzymy w Pana Boga, a wszyscy amen. Więc teraz powstańmy i zawołajmy do Pana Boga, aby błogosławił naszą siostrę Ale. Wiecie, ja jestem głośnym człowiekiem. Jak ja modlę się, to modlę się głośno. To taki był. Szum modlitwy, że ja krzyczałem i nie słyszałem siebie. Ja myślę, że w obrębie chyba kilometra wokół tego budynku było słychać ten krzyk tego zgromadzenia, który krzyczał: Panie, dotknij się Ali, uzdrów naszą siostrę potężna modlitwa. I mijał czas. A sytuacja się nie zmieniała. W szpitalu część płuca amputowano. I pamiętam, jak Alicja znów przyszła do kościoła i powiedziała, pastorze, czy moglibyście się modlić, bo jestem po operacji. Ja mówię, jasne. To było chyba gdzieś pół roku później od tej modlitwy. Ja mówię, bracie i siostry, pamiętajmy o naszej siostrze Ali, zawołajmy teraz do Pana o nią. To wiecie, jak ta modlitwa wyglądała? No, Panie, prosimy Cię, błogosław ją, no... Zatrzymałem tę modlitwę i powiedziałem, gdzie jest ta modlitwa sprzed pół roku czy tam roku? Dlaczego wtedy tak się pomodliliśmy, a w tej chwili ta modlitwa to jest modlitwa raczej zrezygnowanych ludzi, a nie wierzących? Wiecie, co było problemem? No bo modliliśmy się, ale mijał czas i nic się nie zmieniało i nagle zaczęliśmy stygnąć. Wiecie, co było wielką wiarą tej kobiety? Że ona nie ostygła. Wiecie, bo wielka wiara to jest wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. I zobaczcie, jakimi słowami rozpoczyna się następny werset. Lecz ona przyszła. To jest ciekawe. Pytałem się pana, panie. Jak dziwnie zaczyna się ten werset. Jeden się kończy słowami i Pan odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. A następny werset, lecz ona przyszła. No jak ona przyszła, skoro ona była? Wiecie, to jest, to jest ciekawe, no bo gdzie przyszła? No ona przyszła do Pana Jezusa i znów przyszła, no, no jak? No Przyszła, a później przyszła. No, to tak jakbym powiedział, i przyszedłem teraz do Was. No, no, no jak przyszedłeś, jak już jesteś. Więc dlaczego ten werset zaczyna się słowami, lecz ona przyszła. Wiecie, między jednym wersetem a drugim coś się stało. Ja myślę, że ta kobieta nagle stanęła pomiędzy decyzją, czy już nie powinna lepiej wrócić do domu i się zająć swoją chorą córką, czy faktycznie jest sens, aby jeszcze cokolwiek prosić Pana Boga. To jest taki moment. W którym wydaje ci się, że lepiej pójść do domu i się zająć chorą córką, niż wołać, no bo po co wołać, skoro po pierwsze nie odpowiada, po drugie uczniowie mówią, odpraw ją, po trzecie, na koniec jestem posłany tylko do owiec zaginionych z Izraela. No co jeszcze mogę zrobić? I teraz posłuchajcie: gdyby ona odeszła i wróciła do swojego domu, i spotkała tego, który jej tak pięknie mówił o Panu Jezusie. I by powiedziała tak: Ty przestań ludziom głupoty wciskać. To wszystko, co mówisz, w ogóle nie działa. Mówisz, że Pan Jezus do każdego wyciąga ręce i każdego przyjmie. Ja coś wiem na ten temat. Ja poszłam i go błagałam. I co? I on nawet słowem się nie odezwał. Mówiłeś tak, że apostołowie mają wielką moc i pomagają ludziom. Pomagają? Kiedy biegałam za nimi, to tak mi pomogli, że powiedzieli do Niego: Odpraw ją, gdyż woła za nami. Powiedziałeś, że On do każdego przyszedł, do każdego? Powiedział mi: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. To co miałam tam zrobić? Wróciłam do domu. Czy ona by skłamała? Ona by dokładnie opisała, co się stało. Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Wielką wiarą jest to, że ona nie wróciła do domu. Pan Jezus z uczniami szedł dalej. Ale ona powiedziała, to jeszcze nie koniec. I przyszła znów do niego. A więc pobiegła, rzuciła się do nóg jego i powiedziała: Panie, pomóż mi. Ja myślę, że już czas na coś pozytywnego. Niestety nie mam dla Was dobrej nowiny. Przeczytajmy, co Pan Jezus odpowiedział jej. A On odpowiadając rzekł, nie jest brać chleb dzieci i rzucać psom. Pisze szczeniętom, to zostało wygładzone ze względu na to, żeby to tak delikatnie, to to taki piesek, tak. prawda? No bo jak psom, no to takie to trochę za mocne by było. Do czego zmierzam? Może jesteś w sytuacji, gdzie od długiego czasu prosisz Pana Boga o pomoc i nie widzisz tej pomocy i jesteś zupełnie zrezygnowany. I mówisz, fajno, dobrze, ja wiem, Pan Bóg wiele może pomóc, On może zrobić, ale Twoje doświadczenie mówi tak, niestety, jeżeli człowiek sam czegoś nie weźmie w swoje ręce, to nikt mu nie pomoże. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, zacząłem modlić się o moją rodzinę. Akurat miałem szczęście, że moja żona zaledwie po roku czasu się nawróciła. Rok i nawrócona. Ale następna osoba w rodzinie nawróciła się po siedmiu latach. Modliłem się o moje siostry i moją mamę. Wydawało mi się, że już nic nie da rady zrobić. Moja siostra nawróciła się po 29 latach modlitwy. Dzisiaj jest silną osobą w kościele w Brygoszczy. Moja mama w ubiegłym roku, 14 maja, odeszła do wieczności. Odeszła do domu ojca. Wiecie, kiedy przyjęła pana Jezusa w taki świadomy sposób? Tydzień wcześniej. Moja druga siostra. Zaczyna chodzić do kościoła. Mój siostrzeniec jest pastorem fantastycznie rozwijającego się kościoła. Ale to wszystko to nie było tak. I pomodliłem się i ciach i osoba zbawiona. Ciach. Wiecie, to fajno się mówi po 29 latach, jak masz je już za sobą. Ale jak po 6 latach, ty patrzysz, jak przychodzisz do domu, a moja siostra, no to już opowiedz o tym Jezusie, już daj nam spokój i zacznij normalnie rozmawiać. No to wiesz. To, to wtedy zaczynasz tracić wiarę, że kiedykolwiek, cokolwiek się zmieni w tym. A więc nie rezygnuj. Nie rezygnuj mimo tych wszystkich przeciwności. Chyba, że lubisz być w przeciwnościach. Wiecie, są tacy ludzie, którzy kochają, kiedy ciągle o wszystkim negatywnie mówią i takie mają ponure miny, mówią, a on to do niczego. I oni po prostu się dobrze w tym czują. Są tacy ludzie, i trzeba ich zostawić takimi. Dlatego, że nie jesteś w stanie. Ja, ja miałem takiego przyjaciela. On ciągle, o, bo wiesz, bo gdybym to, gdyby. Ja jego potrzeby zaspakajałem prawie jak pan Jezus. Wiecie, no, co miałem zrobić, żeby ten facet był zadowolony? Aż w końcu usiadłem z nim i mówię tak, Linek, posłuchaj tak szczerze. Ty chyba lubisz być taki na nie, na wszystko. On mówi, chyba tak. Tak! Jaki szczery. tak są tacy ludzie, którzy lubią cały czas narzekać. I nie próbujmy być tacy lepsi od nich. <laughs> I dwudziesty siódmy werset. Ona zajrzekła. I teraz te pierwsze słowa. Tak, Panie. Wiecie, co jest naj, naj, najciekawsze w tych słowach? Ona się z nim zgodziła. Ja bym się nie zgodził. Ja bym powiedział, to ja tutaj na kolanach błagam, a tu jeszcze od psu wyzywany jestem? Ja bym ambicją się posunął. Wiecie, dlaczego tak mało ludzi zostało nazwanych ludźmi wielkiej wiary? Bo innym by ambicje nie pozwoliły tego wszystkiego znieść. Inni by dawno machnęli ręką. Inni by powiedzieli, to nie działa. Inni by powiedzieli, przestańcie głupoty gadać. Inni by powiedzieli, tak, 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 dobra, dobra. Jak ciekawe mają cel w tym, co robią. Zobaczcie, jak nieliczni są nazwani ludźmi wielkiej wiary. Tak, panie, ale dodaję, ale przecież i te pieski jedzą okruszki, które spadają ze stołu panów ich. I może wtedy już była gotowa wstać i odejść. I pan Jezus powiedział wtedy te najpiękniejsze słowa. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: Niewiasto, nie wiara twoja. Wielka jest wiara twoja. Dlaczego? Większa część ludzi na Twoim miejscu już dawno by odeszła. Dla Was, którzy czytacie Ewangelię, pamiętacie piąty rozdział Ewangelii Jana? Jak to Pan Jezus powiedział, kto nie będzie spożywał ciała mojego i pił krwi mojej, nie wejdzie do Królestwa Bożego? A uczniowie jego zadają pytanie, jak można jeść ciało i pić krew? Co on gada? I jest napisane, że mnóstwo uczniów jego, uczniów odeszło od niego z powodu jego słów. A kiedy pan Jezus podszedł do, do dwunastu i mówi do Piotra, a wy nie chcecie odejść? To Piotr wcale nie powiedział, ja wszystko rozumiem. Piotr mówi, a dokąd ja pójdę? A tak odpowiedział, gdzie my pójdziemy, to ty masz żywot wieczny. To nie znaczy, że rozumiem. Nieraz nie rozumiemy pewnych rzeczy, z którymi się zderzamy, ale to nie znaczy, żebyśmy poddali się. I dlatego. Będziemy dzisiaj modlić się. Pomyśl o swoim życiu. Jestem pewny, że większa część z Was już nie raz wołała do Pana Boga. Choćby dlatego, że jest pewna zasada, która obowiązuje wszystkich ludzi. Pamiętacie to powiedzenie? Jak trwoga, to. Czy ja dopiero kiedy oddałem swoje życie Panu Bogu, do niego wołałem? Nie. Nieraz krzyczałem: Boże, Boże, moja żona? Moja żona wołała do Pana Boga i mówi: Boże, zrób coś z tym moim mężem. Czy ona widziała odpowiedź? Tak, męża, jeszcze bardziej pijanego. I nieraz się wydawało: Boże, czy ty słyszysz, o co ja ciebie proszę? Czy ty widzisz, w jakiej sytuacji ja jestem? Kiedy przechodzisz przez ten moment, on jest bardzo trudny, ale kiedy przejdziesz przez ten moment, to dojdziesz do tego następnego, w którym zobaczysz zwycięstwo. Idź, córka twoja jest uzdrowiona i uleczona została jej córka od tej godziny. Posłuchajcie, ona o tym jeszcze nie wie. Ona od Pana Jezusa tylko usłyszała słowa, ale jeszcze nie zobaczyła córki. Teraz pytanie, czy to zadziałało? Ja myślę, że to był najtrudniejszy jej moment, kiedy wracała do domu. Co ona zastanie? Przecież zupełnie inaczej to wszystko wyglądało niż miało być. Czy to, co teraz usłyszę, faktycznie doprowadziło do zmiany? Kiedy z daleka, może dochodząc do domu, zobaczyła swoją córkę, która może wybiegła, wybiegła z domu, pobiegła i rzuciła się na szyję mamy, i zaczęła krzyczeć: Mamo, mamo, nie wiem co się stało, ale ani razu nie miałam żadnego ataku. Mamo, mamo, jak mi dobrze, mamo, powiedz, jak to się stało i co? I zawołałeś do Pana Jezusa, on trach, i to właśnie wtedy nastąpiło. Ja myślę, że mama zaczęła słowami: Dziecko, pozwól, że ja trochę odpocznę i to przemyślę jeszcze raz. Bo nieraz tak się wydaje. Ja myślę, że ta córka może nieraz stawała przed ludźmi i mówiła tak. Byłam opętana, ale moja mama zawołała do Pana Jezusa, a on mnie uwolnił, jestem wolna, a wszyscy byli brawo. Ale jaka cena była zapłacona za to uzdrowienie? Może usiadła w końcu na kolanach mamy i powiedziała: To mamo, opowiedz, jak to było. No, przyszłam do niego, krzyczałam: Jezusie, zmiłuj się nade mną, bo moja córka jest okrutnie dręczona przez domona. I co wtedy, pan Jezus, jak to zrobił? Wyciągnął ręce. Nie, on nie odpowiedział ani słowa. Ja myślę, że, że wtedy ta córka wtuliła się w piersi mamy i powiedziała: Mamusiu, dziękuję ci, że nie zrezygnowałaś. Ale jak to było? No, biegałam za uczniami, apostołami. Och, to jednak ktoś z apostołów mnie uwolnił. Nie. Apostołowie powiedzieli panu Jezusowi, żeby mnie odprawił, bo za bardzo byłam natrętna. I znów ona przytuliła się do mamy i powiedziała: Mamo, dziękuję Ci, że nie zrezygnowałaś. Może masz gdzieś dzieci? Może one już nie wierzą, że ich ojciec, matka będą inaczej żyć? Może próbujesz bronić się i pokazujesz, że to wszystko przez Twoją żonę czy Twojego męża, że w ogóle Ty jesteś ofiarą, a nie sprawcą wydarzeń? Czy będziesz ofiarą, czy sprawcą? Zobacz, w jakiej jesteś sytuacji. Czy ja będę wchodzę w skórę ofiary, czy, czy, czy sprawcy? Jakie to ma znaczenie, skoro problem nie jest rozwiązany? Nie rezygnuj. Nie oceniaj, nie zakładaj z góry. No to jak, mamo? W końcu Pan Jezus przemówił. Ano, przemówił. I jak powiedział? Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Myślę, że wtedy to dziecko może i się rozpłakało, i jeszcze bardziej przytuliło mamy i powiedziało: Mamo, dziękuję Ci, że nie wróciłaś do domu. Że nie zrezygnowałaś. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji, w jakim miejscu swojego życia, ale proszę, nie rezygnuj z powodu tego, że wielokrotnie próbowałeś wyjść z sytuacji, w której się znajdowałeś że być może wiele razy już zawołałeś do Pana Boga, ale nie zobaczyłeś żadnej odpowiedzi. Być może dziś jest ten dzień. Ja nie wiem, Pan wie, Słowo Boże mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Z jednej strony możesz tylko pomyśleć o sobie, ale z drugiej strony możesz też pomyśleć o swoich bliskich, którzy być może stali się Tobie bardzo dalecy, ale tak naprawdę Bożą wolą nie jest to, żebyś był oddalony od swojego domu i rodziny, żeby Twoje dzieci nie chciały mieć z Tobą kontaktu, relacji. Kto zna Tadzia Kaliszewskiego z Boża? On był 20, 20 lat bezdomny. Wiecie, kiedy przyjechał z tą reklamówką do ośrodka, kiedy rozmawiał ze mną, czy powinien nawiązać kontakt z domem, jak znalazł numer telefonu i zadzwonił i odebrała jego córka, po 20 latach ojciec mówi: Córeczko, to Twój tatuś. Usłyszał, niech Pan tu już więcej nie dzwoni. Mój tata już dawno umarł. I ona nie mówiła, nie rozpoznając jego. Ona w ten sposób powiedziała, człowieku, 20 lat, nie chcę Ciebie widzieć. I odłożyła słuchawkę. On przyszedł do mnie i powiedział, pastorze, modliłem się i nic z tego nie wyszło. Módl się. I znów się modlił. I znów zadzwonił. I znów otrzymał strzał. I przyszedł do mnie i powiedział, pastorze, no i co z tego, że jeszcze więcej się modlę, skoro jeszcze gorzej jest? Co mogę zrobić? Tadeusz, nie rezygnuj. Módl się. Napisał list. Wysłał list. Wiecie, to była druga połowa roku, jak przyszedł do mnie do kancelarii i mówi, żona mi odpisała, zaprosiła mnie na święta do domu. Kiedy wrócił Tadeusz ze świąt, pamiętam jak przyszedł do mnie do kancelarii z kopertą. Kto z Was nie lubi, jak ktoś z kopertą przychodzi do kancelarii? W tej kopercie miał kilka zdjęć świątecznych. Na jednym ze zdjęć była jego córka przytulona do niego. Nie rezygnuj. Tadeusz dzisiaj mieszka w Bożu, Ma swoje mieszkanie. Nie wiem, czy jest zaangażowany w służbie. Jak to w tej chwili wygląda? Z Janowic. Razem byliście. To wtedy jeszcze Tadeusz był w Janowicach, bo on długi czas przebywał w Janowicach. Okej. Okay. Z tego, co ostatnio słyszałem, on już swoje mieszkanie ma, człowiek, który był bezdomny. O, historia jego życia jest bardzo ciekawa. Nie rezygnuj. A przecież mógł powiedzieć tak, to nie ma sensu, dajmy sobie spokój i mógł odejść. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj z powodu tego, że upływa czasu i nie widzisz odpowiedzi.